Cześć, to ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy Zedymiarze, pod wczorajszym odcinkiem zostawiliście 10 tysięcy łapek i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowego Zedymiarza, który powstał ze śliny pułkownika Rawsa i w dodatku bardzo fajnie aportuje, a jest nim Squeak. Dodatkowo w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie nowy karnet zadymiarski i zobaczymy, jakie nagrody czekają nas za poszczególne poziomy. Oczywiście seria odcinków ze sneak peekami się nie kończy, więc jeżeli pod tym filmem zostawisz łapeczkę w górę i do końca dnia dobijemy 10 tysięcy łapek, no to jutro wrzucam odcinek, jak testujemy sobie Bell, czyli nowego zadymiarza, który zostanie dodany wraz z nową aktualizacją. A teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy wygrali kody PSC o wartości Megaboxa. Dziękuję ślicznie wszystkim za wsparcie. Jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie krótkie filmiki, podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com. Oczywiście mój e-mail znajdziecie w opisie, a jeżeli wasz krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości Megaboxa i musicie koniecznie sprawdzić swoją skrzynkę. Pamiętajcie, że kod resetuje się co tydzień, a żeby go odnowić, wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się w opisie. W opisie też znajdziecie link do sklepu Pixie, gdzie znajdziecie najlepsze koszulki w sieci. Zapraszam! A tak, moi kochani, wygląda nasz Squeak. Spójrzcie tylko na niego. Taki przeuroczy żelek. Tak naprawdę to jest ślina pułkownika Rawsa, która wyewoluowała na zabawkach, rozumiecie? Na tych gryziakach, który on gryzie. Na głowie ma czapeczkę z logiem generała Rawsa. I generalnie w grze nazywa się Squeak. Wojownik mityczny, pułkownik Raws stworzył Squeaka przez przypadek, ale okazało się, że ten świetnie aportuje. Okej, niech będzie. Sprawdźmy sobie teraz, na czym polega jego gadżet. Jego gadżet polega na tym, że zasięg kolejnej lepkiej bomby Squeaka zwiększa się o 100% ładunki na mecz 3. Gwiezdna moc, reakcja łańcuchowa. Każdy przeciwnik w strefie rażenia lepkiej bomby zwiększa obrażenie bomby o 10. To jest dosyć ciekawe. Lecimy dalej, z pewnością przyda się to w trybie trójki. Kolejny star power nazywa się Super Kleister. Ojejku. Wtórne eksplozje lepkiej bomby i super ataku Squeaka spowalniają przeciwników na 4 sekundy. Okej, czyli po prostu będziemy spowalniali innych oponentów. Dosyć ciekawe. Jak widzimy, Squeak też będzie miał jakieś różne emotki, ale niestety tych odznak nie mam odblokowanych. Zanim sobie przetestujemy naszego Squeaka, sprawdźmy, jak wygląda karnet zadymiarski, moi drodzy. Jak widzimy, rewolwerowiec Colt będzie za pierwszy poziom. Okej, wygląda bardzo fajnie. Cieszę się, że skin do Colta będzie tak naprawdę darmowy, o ile kupimy sobie karnet zadymiarski. Lecimy dalej, co my tutaj mamy? Skrzynki, skrzynki, punkty mocy. No i moi drodzy, Bell. Chromatyczny zadymiarz, dokładnie zadymiara, którą sobie wypróbujemy w następnym odcinku i poświęcimy jej cały odcinek. Lecimy dalej, tutaj będziemy mieli różne emotki do Bell. No i lecimy dalej i za 70 poziom, tak jak myślałem, jest do zdobycia złotoręka Bell, która wygląda przecudownie i też sobie ją odblokujemy w następnym odcinku, więc jeżeli jeszcze nie strzeliłeś łapeczki w górę, zrób to właśnie teraz. A nowy karnet zadymiarski nazywa się Gang Złotorękiego. Sezon 6. Jak to szybko minęło, ja dziękuję. Możecie napisać w komentarzu, od którego sezonu gry Brawl Stars gracie. Jak to mówią, do boju kowboju, moi drodzy. Lecimy naszym Squeakiem. Ej, on dosyć szybko się porusza. Czy mi się wydaje, że on jest szybki? Zasięg ma bardzo daleki, uwaga. Wow! Wow, rozumiem, że jego ślina, jego atak przykleja się do każdej struktury, jak i do przeciwnika, tak? Raz, dwa, dwie bomby dostała, trzecia bomba i ult! Co ten ult robi? Wow, wybucha tu i zmienia się w bomby. Czy wy widzicie, jakie pole rażenia ma Squeak? To jest coś niesamowitego. Dobra, raz, dwa, trzy. Dostała trzy bomby na łeb i pada, czyli jego atak działa z opóźnieniem. No to jak ktoś będzie dostawał trzy szybkie, lepkie kulki, tak to nazwijmy, na twarz, no to tak czy siak zginie, mimo że będzie to trwało z opóźnieniem. Chyba że zdąży się na przykład wyleczyć. Wyobraźcie sobie, że trzy szybkie, lepkie kulki lecą w Sandiego. Ten oczywiście zasypia i ma tak idealny timing, że akurat udało mu się uleczyć i odzyskać całe życie. Dobra, Medaryla na 9. Ej, 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 ej! Proszę pana, bum, dostał dwie naraz.
Okej. Czyli rozumiem, że jeżeli ultimate atakiem idealnie trafimy w jednego gościa, to te wszystkie kulki, a jest ich aż 5, mogą się przykleić do jednej osoby. Sprawdźmy, czy na pewno tak jest. Jeżeli to jest tak, jak myślę, to ten Squeak będzie mega OP i z pewnością dostanie nerfa. Raz, dwa, trzy. Na ile strzałów dobijamy sobie ulta? 3 strzeliłem, jeszcze nie był nabity ult. Na 4. Na 4 strzały w oponentów nabijamy sobie ulta. I sprawdźmy, czy dobrze mówię. Jeżeli trafimy go ultimate atakiem centralnie na środek, to wszystkie lepkie kulki się do niego przykleją i zada potężny damage. Uwaga! Leci! Tak? 2, 4, 6 kul! 8400! Co? Czy wy to widzicie? 8400! Nie, to jest coś niesamowitego. Przecież kto to przeżyje? Nikt tego nie przeżyje. Lecimy z kolejnym meczem. Teraz sobie przetestujemy gadżet. Bo z tego co rozumiem, gadżet polega na tym, że kolejny atak lepkiej bomby, Squeaka, zwiększa się o 100%. Dobra, sprawdźmy. Mamy zasięg maksymalnie do tej ściany. Zrzucam, przykleiło się. Jak dam teraz gadżet, to zobaczcie! Zobaczcie, jak daleko strzelam aż poza mapę. To jest niesamowite. Wow, dostał Mortis, leci na mnie. Minął, minął, minął. Chodź tutaj, gościu. Leży. Czy mój atak zniszczył chłopa przy ścianie, czy mi się wydawało? Nie no, ta postać będzie po prostu przekozacka. I tak naprawdę wystarczy, żeby otworzyć skrzynkę. Nie trafiać w skrzynkę bezpośrednio, tylko w ścianę, która jest. Wow, odejdź ode mnie, odejdź ode mnie, primo. Łap ulta jeszcze, byku. Nie, nic nie przyjął, nic nie przyjął. Postaramy się do tego El Primo przykleić wszystkie lepkie bomby. Uwaga. Szelka, 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 szelka. Chodź tu. Łap, łap, łap. No wybuchaj, nie. Uciekam, uciekam, uciekam. Spróbujmy jeszcze raz. Zobaczmy, czy mogę w ten sposób otworzyć skrzynkę. Oczywiście, że mogę. Zobaczcie. Nie muszę być za ścianą, żeby otworzyć skrzynkę. To jest coś pięknego. Tak samo mogę atakować oponenta. Atakuję w ścianę. Chłop i chłop nie ma szans mnie zaatakować na przykład jak gra Coltem, a ja i tak go obijam. To jest coś pięknego. Ten Squeak jest totalnym szefem. Okej, rzucam ulta. Czy Barley dostanie za 6? Przyjął. 1800 damage, tylko nie było za mocno tego widać. Nie no, Frank, Frank. Siema, Frank. No dawaj, byczku, na mnie, dawaj. Stój! Nie no, przyjął! Przyjął wszystkie, ale... Niestety mnie zrobił. Ale da się. Da się? Da się. Zostałem sam na sam z Karlem i postaram się go wyjaśnić w ten sposób. Dobra. Nie no. Głupi Karl! Nie no, przyjął trochę tych min na twarz, chyba z 3, ale nie o to tutaj chodziło. Łap. Mamy nabitego ulta. Ten Karl musi do mnie podejść. Najlepiej na blisko. Najlepiej na blisko. Chodź, chodź, chodź. Chodź, Byniu. No, zapraszam. Nie no. Karl! Dobrze, przyjął 3! Ajajaj. Ale to jednak nie to. Wycofajmy się. Nabijmy sobie jeszcze raz ulta. Boję się, że odpali ulta, wariat. Chodź, chodź, chodź. Stój, 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 jest! Przyjął wszystkie! 7080! 7280 dostał. Da się, jak widzimy, da się wszystkimi lepkimi bombami trafić oponenta. Coś pięknego. Podsumowując dzisiejszy odcinek, Squeak jest po prostu przekozakiem. Jest to od razu drugi najlepszy brawler po Spike'u. Spike też jest taki urodziwy, Squeak jest jeszcze bardziej urodziwy. Nie dość, że ma fajne efekty, fajne ataki, fajne dźwięki, to w ogóle jest przekozacki. Powiem wam szczerze, że będzie naprawdę zarąbistym zadymiarzem i już się nie mogę doczekać, aż go odblokuję i będę grał przeciwko innym graczom. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, zadymiarze. Cześć!